sytuacja zaczyna być coraz bardziej dynamiczna, coraz więcej ludzi zaczyna się jednak interesować w końcu polityką, co mnie cieszy. Ale my zacznijmy od takich spraw prozaicznych, bo tutaj nawet dostaję takie po prostu rady, że te kwiatki są na przykład na zdrowie szkodliwe z tyłu za moimi plecami. Ja, proszę Państwa, ale one się dobrze trzymają i czasami to je podlewam raz na pół roku, więc no wiadomo, stan jest jaki jest. Natomiast skażenie występuje podobno wtedy przy tych kwiatkach, kiedy ich się dotyka jakąś na przykład zranioną częścią ciała, więc poza tym dzisiaj takie luźne memorandum, czyli takie przypominanie pewnych istotnych historii, i te kwiatki znikną, jak tu się pojawi obraz Stalina, bo nad tym chciałbym, żeby mieć taki przynajmniej taki 50 na 80 cm. Ładny, kolorowy, jakby gdzieś był kogoś na strychu niepotrzebny, nawet może być lekko uszkodzony, ale tak nie niszcząco uszkodzony, to bardzo chętnie bym przyjął. Ramę sobie jakoś tam we własnym zakresie załatwię. To tak a propos. Dlaczego Stalin i stalinizm? Proszę Państwa, ja pochodzę, jak wszyscy, no, ci, którzy trochę śledzą te moje felietony, z rodziny antykomunistycznej i dla mnie to oczywiście to był jakiś tam bandyta z nożem w zębach, zanim tej prawdy człowiek do tej prawdy człowiek nie dotarł. Więc Stalin a stalinizm to miał, to jest kolosalna różnica. Zresztą sam Stalin jest bardzo przekłamany. Dlatego proszę o zapoznanie się chociażby z dobrym tekstem Sousy na ten temat, który zresztą przedstawiam w swojej książce. No ale na razie do tego daleko, jak widać. Stalinizm miał kilka obliczy w Polsce. Przecież dobrze wiemy, jakie były losy Gomułki, później przecież zamkniętego przez stalinistów. I później został zresztą przez nich wypuszczony, kiedy się już przepoczwarzyli w demokratów, więc poza tym musiał współpracować przecież przy silnych ukrytych Żydkach, jak Cyrankiewicz chociażby, czy Spychalski, czy wielu, wielu innych. Więc to mieliśmy bardzo utrudniony ten PRL, gdzie była podskórna władza Żydów. Nawet dzisiaj jeszcze wyśmiewa się i to wielkie autorytety, najpiękniejszy obiekt Warszawy, czyli Pałac Kultury, jako jakieś coś, czego się trzeba wstydzić. A tam są uniwersytety, tam są teatry. Zastanówmy się, kto i co nam w mózgach robi. Ja po prostu tego nie jestem w stanie zrozumieć. Nie podchodzimy na spokojnie do tego wszystkiego. Przecież tam najsilniejszy stalinizm, te lata 48-53, później folgowanie do 56 roku. No i po 56 roku jakaś maksymalnie polska polityka Gomułki. Później ten oddech Gierka, można powiedzieć, taki demokratyczny, też miał szereg błędów, bo był wepchnięty właśnie już w tą żydokrację Gierek poprzez podsuwanie mu tych kredytów. No, a z drugiej strony socjalizm kosztuje. To dzisiaj wiemy, że świadczenia, renty, emerytury, stypendia ile kosztują, a wtedy ten olbrzymi wysiłek państwo poniosło, wyprowadziło, stworzyło ZUS, system ubezpieczeń pełny, system pracy. Jak tego można w ogóle nie doceniać? Dlaczego my jesteśmy dalej zamknięci? Oczywiście wielu z nas może zarzucić na przykład Gomułce, kiedy był z ramienia rządu wydelegowany tutaj do spraw Śląska i ziem odzyskanych, że zaniedbał sprawy ksiąg wieczystych, ale jego sposób rozumienia socjalizmu był taki, że my właściwie to my tą własność
nawet prywatną, mamy traktować luźno, jako państwo zabezpieczało cały ten system. No dzisiaj można mu to zarzucić, bo na pewno był uporządkował te księgi wieczyste, ale to był inny punkt widzenia. Więc zawsze on uważał, że my jakby jesteśmy tylko w pewnym sensie lokatorami tej ziemi, mimo to, że jesteśmy właścicielami, ale państwo utrzymuje to wszystko. My jako, nazwijmy to, obywatele tego państwa mają pełne bezpieczeństwo. I to mieszkanie jakby, czy ten dom zwalniają następnym pokoleniom. I uważam, że to jest najuczciwsze stawianie sprawy, to najbardziej ekologiczne postawienie, że my wypożyczamy tylko tę ziemię od przyszłych pokoleń. My musimy to w końcu zrozumieć. To szaleństwo tej własności prywatnej. Ja nie mówię, bo ja w systemie tego socjalizmu gromadnego, który proponuję, to przecież państwo dobrze wiedzą, ja do pewnego momentu określam nawet zwolnienie od podatków, tam załóżmy do 50 tysięcy na euro, w ogóle taka stawka nie obowiązuje, nie obowiązują podatki od dochodów osobistych poniżej tych 10 tysięcy, załóżmy to na rok, więc to też należy z głową podchodzić i tę kontrolę oddolną proponuję w tym socjalizmie gromadnym. Właśnie szkoda, że bardzo dużo jest różnych krytykantów, obsmarowywania mnie jako stalinistę, jakiegoś bandytę komunistycznego, bo bardzo różne to słyszę. Oczywiście teraz nie jest to, co było, bo wcześniej to ja byłem przecież, no trzeba było mi, jak to by niektórzy mówili, żebym zmienił leki, albo jak można z takich oddziałów psychiatrycznych w ogóle mieć dostęp do internetu i szereg innych, więc no ja wtedy tylko prosiłem, że jednak dziękuję za troskę o moje zdrowie i szaliki i konfitury proszę wysyłać na Sosnowiec. No bo jak można dyskutować z takimi opiniami? I to jest najgorsze, że w tej obecnej sytuacji dalej nie widzi się jasność. No oczywiście to jest przekłamane, proszę Państwa. Tak jak były różne oblicza tego PRL-u, jak przecież nawet Berlin się skarżył na to, że Związek Patriotów Polskich to Związek Patriotów Żydowskich jest, prawda, że Stalinowi nawet, więc to są rzeczy bardzo złożone w naszej historii. Myśmy nigdy nie byli praktycznie po 1000 roku państwem autonomicznym, bo nawet jeśli to były jakieś tam kreacje, chociażby nawet, że szlachta się wyzwalała z chłopów, czy jakieś inne historie, to później przecież wiadomo, że ta żydowska konstytucja 3 maja to wszystko obaliła i dziesiątki tysięcy szlachty tej niby takiej wyzwolonej z chłopstwa zostało pozbawione jakby przywileju, więc cały czas ta oligarchia żydowska była, tak samo jak teraz w Rosji. I to są dosyć złożone problemy. Warto do tego wrócić i to zacząć analizować. Ja myślę, że podaję bardzo dobrze w tych książkach właśnie z pomocą tego młodszego swojego kolegi i teraz będzie nowa wersja, myślę, już po nowym roku. To już niedługo. No też trzeba troszeczkę popracować nad tym, żeby to miało sens, a IPN-y, PAN-y, instytuty historyczne, wszystko jest opanowane przez żydostwo. Obowiązuje tylko wersja ta okcydentofilska, czyli ta prozachodnia, prowatykańska, proamerykańska, z tą ułudą, gdzie oczywiste fakty, jak nieprawdopodobna zdrada na początku wojny ze strony aliantów późniejszych, celowe wywołanie wojny przez Becka, Hitlera i Amerykę, więc to są rzeczy, które po prostu jakby są abecadłem, a są całkowicie nieznane. Powołuje się jakieś Katynie, jakieś inne pierdoły, które w ogóle z punktu widzenia historycznego to one niewiele wnoszą, a poza tym no jakby się tak dobrze przyjrzeć na temu wyśmiewanemu Gomułce, to on kulał. A dlaczego kulał? Bo został postrzelony. A przez kogo? Właśnie przez tych, co zginęli w Katyniu. Czyli ja nawet nie wiem, czy niesłusznie oni zginęli.
Nad takimi rzeczami trzeba się po prostu spokojnie zastanowić. Kim był Anders, jak wyciągał Polaków z Rosji, żeby ginęli od różnych chorób azjatyckich. A dzieci nasze lądowały nawet w Australii. Bo taka krzywda im się tu działa, wielka, na zesłaniu. Tylko, że dziwne, bo czasami zesłaniec nawet nie chcieli wracać do Polski, tylko zostawali na Syberii. No i to tak w kółko, można mówić. A ci tacy najwięksi, jakby późniejsi w nimbie chodzący i w aureoli świętości i patriotyzmu, jak Anders, to przecież skończyli carskie oficerskie szkoły. No więc kim byli? Grali na trzy fronty, czy jak? No trzeba się zastanowić, dlaczego myśmy nie wykorzystali tej szansy PRL-u tak dobrze. Bo mamy ciągłe bicie piany, no. Jeżeli nas się ciągle tego Zelmana Piłsudskiego przedstawia, przecież to był agent i zdrajca. I ja mam czcić osadzenie niemieckiego agenta w Warszawie na największym urzędzie, namiestnika niemieckiego, który prowadził politykę antypolską, zwalczał Śląsk i Wielkopolskę. Ludzie, zastanówcie się, bandytę, który mordował Polaków, którego nie było w ogóle pod Warszawą w czasie bitwy warszawskiej, wielki dowódca. Żydów ciągnął do góry przez całą drugą Rzeczpospolitą. Czy jakiś tam ksiądz Skorupka, przepraszam, który ze strachu strał gdzieś w kiblu i kartacz przypadkowy rozwalił go i zagławił się gównem. A traktuje go się jako jakiegoś świętego, który prowadził przeciwko bolszewikom jakąś akcję. I na tym to po prostu polega, że ja właśnie 11 listopada czcił na pewno nie będę. Ja na pewno nie będę czcił 11 listopada, bo dla mnie to jest Dzień Zdrady Narodowej, a nie żadne wyzwolenie i uzyskanie niepodległości. Jakiej niepodległości? Niepodległość to wyzwalamy właśnie takimi felietonami, to się wyzwala niepodległość. O czym prawie nikt w Polsce nie wie, bo ileż ja mam widzów? 200? 500? Ale na szczęście są to szlachetni ludzie i dzięki im za to. Za to nauczycieli to mamy dużo, bo nawet mnie, jak teraz są mądrzy, jak teraz nauczają, a wystarczy sięgnąć do moich felietonów sprzed roku. I nawet połowy tego jeszcze nie głosicie, co ja głoszę. Oczywiście, że ten kryzys został wywołany przez, można powiedzieć, przez banki, przez tajny rząd światowy i te inne czynniki, przez najbogatszych. Ale również i ruchy tam, które Wall Street, te inne, które mają ruchy 15 października, inne, które mają niby na celu zwrócenie uwagi tym zachłannym, można powiedzieć, liberałom, że i tym właścicielom banków do ludzkiego traktowania ludzi. Nie, nie będą, to jest tylko przyćmienie, to jest taka czapka, żeby ludzie dalej pozwolili na to łupiestwo. A ci łupieżcy już nie mają żadnego pola manewru, więc to kolapsy będzie się powiększać. Już mówią, że mniej krócej niż 10 lat ten kryzys nie potrwa. No ale jeszcze ile z głodu umrze, to umrze. No. Więc to jest coś innego, to jest upadek cywilizacji. Kto ty mówi, że jest upadek cywilizacji? Tylko ja. Więc gdzie oni są? Bo się nie chce rozejrzeć i prostych materiałów nawet przejrzeć. No jakie wyjście później z tej sytuacji? Praktycznie nie istnieje państwo polskie. Jest całkowite rozbestwienie, nie istnieją służby, nie istnieją sądy, nie istnieje administracja. W tym znaczeniu, że ona po prostu nie załatwia swoich spraw. Nie ma poczucia opieki państwa. Każdy obywatel powinien być
identyfikować się tak jak członek rodziny z głową rodziny, z ojcem, z matką, tak samo my obywatele powinniśmy mieć zaufanie do państwa. Nie mamy tego zaufania. Niedługo to będą jeździć, jak ktoś będzie miał więcej pieniędzy, jak będzie przeciwko, przy czerwonym świetle, czy lewostronny zastosuje, bo on ma taki grymas. Już tak jest, że jeżeli z dziecka jakiegoś prominenta, to i zrobi jakieś przestępstwo na jezdni, ktoś tam zostanie zabity czy coś, to uchodzi bez kary i to dużo brakuje. Więc nad tym się trzeba zastanowić, że tutaj się absolutnie nic nie zmienia. Dlatego ten, ale dobrze przynajmniej, że zaczyna być ta dyskusja. Nawet niech tu na mnie plują, ale niech zaczynają się interesować Polską. Oczywiście, że to jest dopiero, to jest jakiś faza minimalnie początkowa w tych dyskusjach, bo już, czy tam pójdą, no przecież, no jakież to są kierunki, oni pójdą za Palikotem, oni pójdą za Korwinem-Mikkem, no to tak samo jakby sobie nakładali po prostu stryczek na głowę ci młodzi ludzie, niby inicjatywni, no ale dobrze, że już w końcu zaczynają coś dyskutować, tylko ten wybór jest fatalny. I nawet jeżeli mnie ucieszył już ten wybuch młodzieży na krakowskim przedmieściu przeciwko tej sztampie związanej z krzyżem, to też te kierunki były takie właśnie jak ten ruch Palikota. Taki klaunada taka, tak samo jak to Wall Street, można do tego porównać. To nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek rewolucją, chociaż się na nią powołują. Bo nie ma odwołania się do czynników prosocjalistycznych. Mówi się, że każdy jest obywatelem, ale dalej to kręcą kluczą w demokracji, czyli w żydokracji. Czyli dalej Żyd wami będzie mieszał. I dalej słowo socjalizm jest zabronione. I wszystko związane z działalnością jakąkolwiek prospołeczną. Ale ta rewolucja bez rewolucji już trwa. Trwa chociażby to, że ja zacząłem od jakichś takich drobnych pogaduszek pierwszej jakości t-shirtach zaczynałem, no ale teraz już trzeba nakładać po prostu chociażby tą białą koszulę, jak mówię do Państwa, bo ja widzę, że jednak ten odbiór jest. Bo ja chciałem to w formie no może takich luźnych rozmów, ale no, ja w każdym razie biorę na siebie pełną odpowiedzialność w tej chwili za przywództwo jakiejś frakcji polskiej, przynajmniej głos takiego mentora. No ja inaczej nie mogę siebie określić. Dlatego, że ja nie mam ludzi do współpracy. Jest tyle wspaniałych niby wykształconych i nieprawdopodobnie i za oceanem i w różnych miejscach ludzi, i proszę sobie wyobrazić, że ja żaden z nich nie współpracuje ze mną. Więc kim oni są? A proszę mi zarzucić jeden punkcik antypolski w mojej działalności. Jeszcze nawet się próbuje mnie zdyskredytować, na przykład przez jakiegoś agenta żydowskiego Świtonia. Więc nad tym się trzeba zastanowić, co się dzieje. Niemniej jednak nastąpi przełom. Bo jednostki wyznaczają kierunki, tysiące przeprowadzają rewolucje, a hołota pali pałace. No tak zawsze było. No. I myślę, że kiedy nastąpi taki przełom, to przewężenie tej piramidy masońskiej już nastąpiło. Już widać, że ona się przemieniła w tą wieżę Eiffla. Ta główka tej wieży się przewęża ciągle, przepraszam, ta szyja się przewęża i ta główka spadnie pod nogi rozsieczonej gawiedzi, to co ja już wielokrotnie, prawda, tutaj mówię. I my mamy rozwiązanie, ten bioteizm, właśnie ta swarożyca, która jest z tyłu, cały system, odrzucenie tego fałszywego chrześcijaństwa, tego kłamstwa, bo sam Jezus mówił, żeby nie chodzić do Samarian, czyli do ludów północy, nauczać, bo one nie grzeszą. Więc ci wszyscy, którzy uważają się za zwolenników Jezusa Chrystusa, to powinni się przede wszystkim wyprzeć wiary chrześcijańskiej. Bo na tych terenach ono jest sprzeczne z nauką
samego Twórcy, jeśli już tak przyjąć. Czy ten krucyfiks. Ja już to tłumaczyłem wielokrotnie i będę wielokrotnie powtarzał, że to jest obelgą wszystkich krzyży tylko na cmentarzach, gdzie jest forma przejścia, uznanie tego po prostu przejścia, tego zmartwychwstania, jak gdyby ciała, nie bez ciała, tylko że człowiek się uwalnia, jego dusza, jego duch z ciała i idzie w zaświaty do innych zadań, bo taka jest rola człowieka, że on jest w pewnym sensie później wieczny, bo przez połączenia ze światorodem, za pomocą różnych energii, różnych więzi, różnych promieniowań, różnych rezonatorów, tak to nazwijmy, on po prostu jest kimś wyjątkowym we wszechświecie i dlatego jeden człowiek nie może wystąpić przeciwko drugiemu. Tak samo nie powinien wystąpić przeciwko przyrodzie, bo i Ziemia ma pewną formę energetyczną. To inaczej działa, ona nie jest energią myślącą, tylko jest energią jakby rezonującą, czyli mimo, że ona ją posiada, jest uruchomiona przez czynniki zewnętrzne, sama sobie tego nie uruchomi, a człowiek jest w stanie się cofnąć pamięcią nawet tysiące lat wcześniej, czy w rozważaniach, analizować, projektować, czego nie potrafi żadne inne stworzenie na Ziemi. W związku z tym musimy się szanować i tą przyrodę. I na tym się zasadza ta prawdziwa wiara, a te inne bzdury o stworzeniach świata w 7 dni i tak dalej, to trzeba wyrzucić natychmiast do kosza, bo to jest obelgą dla człowieka. I ja to wszystko proponuję. No dzisiaj był takie luźne memorandum, żeby nie mylić z menorandum. Bo tu większość publicystów czy autorytetów patriotycznych to jednak w cieniu menory temat Polski przedstawia. I dlatego chciałem to tak w krótkim zarysie Państwu przedstawić. Dziękuję.